Punkt A minus 3,2 jest końcem odcinka AB, a punkt M o współrzędnych 4,1 jest środkiem tego odcinka. Długość odcinka AB jest równa. Czyli ten odcinek sobie narysujmy. Tu mamy AB i tu mamy środek. Czyli tak, my wiemy, że punkt A ma współrzędne minus 3,2, punkt M ma współrzędne 4,1, a szukamy współrzędnych tego punktu. No to ponieważ wiemy, że punkt M znajduje się na środku, to jeżeli wyznaczymy sobie długość tego odcinka i wymnożymy ją przez 2, to otrzymamy długość całego odcinka AB, no bo te dwie długości są takie same. Czyli to możemy sobie nawet zapisać, tak, że długość odcinka AB jest równa 2 razy długość odcinka AM. Wzór na długość odcinka znajduje się w tablicach maturalnych i on wygląda w ten sposób. Tam macie długość AB, to jest pierwiastek, XB odjąć XA do kwadratu, dodać YB odjąć YA do kwadratu. Ale w naszym przypadku szukamy długości odcinka AM, no czyli podstawimy sobie najpierw współrzędne, pamiętajcie, punktu M, czyli X to będzie 4, odjąć x punktu A, czyli odjąć minus 3, dwa minusy nam dadzą plus do kwadratu, dodać. Teraz y w punkcie M to będzie 1, odjąć 2, także do kwadratu, no i jeszcze pierwiastek. Tu mamy tak, 7 do kwadratu to będzie 49, dodać 1, odjąć 2 to minus 1 do kwadratu 1, a więc mamy pierwiastek z 50. A 50 to będzie 25 razy 2, czyli pierwiastek z 25 to 5, a tutaj pierwiastek z 2 zostawiamy w spokoju. Czyli mamy 5 pierwiastków z 2 i to jest długość odcinka AM. No to liczymy długość odcinka AB, to będzie 2 razy 5 pierwiastków z 2, czyli 10 pierwiastków z 2.